Już w najbliższą niedzielę, po blisko 6-miesięcznej przerwie, piłkarki Lechii Gdańsk wznowią rozgrywki na boiskach trzeciej ligi. Przeciwnikiem biało-zielonych będzie drużyna z Luzina. Trenera kobiecej drużyny Artura Kaima zapytaliśmy o to, jak wyglądał okres przygotowawczy. No, zagraliśmy bardzo dużo sparingów, bo aż praktycznie 9 gier kontrolnych, do tego dwie gry kontrolne z tutaj z chłopakami z pokoleń, no i turniej Kaszub Cup, gdzie też wzięliśmy udział. Potrzebowaliśmy tego zgrania. Pomimo dłuższej przerwy w rozgrywkach, gdańszczanki nie próżnowały i już po zakończeniu rundy jesiennej rozpoczęły przygotowania do meczów rewanżowych. W tym czasie rozegrały kilka sparingów z drużynami z wyższej klas rozgrywkowych. Nie pozwoliliśmy, żeby był taki długi ten okres przerwy, bo jak się tylko liga skończyła, no to od razu też planowaliśmy gry kontrolne w listopadzie czy w grudniu. Więc tak nie było, że my gdzieś tam odstawiliśmy się to działanie na jakiś dalszy tor. Graliśmy sparingi też z zespołami z wyższych klas rozrywkowych. No i co ciekawe, no my dominowaliśmy w tych sparingach bardzo często. Myślę, że to jest, może sparing nie do końca jest wykładnikiem poziomu zespołu, potencjału, natomiast daje nam jakiś obraz tego, czego możemy się spodziewać w najbliższych gdzieś tam miesiącach. Biało-zielone aktualnie zajmują czwarte miejsce i tracą do lidera rozgrywek ze Starych Oborzysk 6 punktów. Gdańszczanki jednak cały czas wierzą, że mogą sprawdzić niespodziankę i awansować do drugiej ligi. W realizacji tego celu mają pomóc nowe zawodniczki, które dołączyły do biało-zielonych w przerwie zimowej. Przyszły do nas i z drugiej ligi kilka zawodniczek. Maja Oleszczuk, druga liga, Unia Lublin, Weronika Dziadzio wcześniej grała w Pogoni Tczew, tam w pierwszej lidze, Kinga Slisewska tak samo, pierwsza liga, więc tych wzmocnień mamy, no jest trochę. No teraz nawet dołączyła do nas Paula Zawistowska, która jest akademicką reprezentantką Polski, więc myślę, że tak uzupełniło nam się to, co gdzieś tam nam zabrakło. Mieliśmy parę też takich sygnałów, że parę zawodniczek już gdzieś też ma, ciężko im to pogodzić ze studiami czy z pracą, ale też zostały i powiedziały, że one chcą walczyć o awans. No i to jest dla nas taki pozytyw. Po kilkumiesięcznej przerwie treningi postanowiła wznowić Michalina Marcinkowska, jedna z kluczowych zawodniczek gdańskiej drużyny. Po prostu chciałam spróbować czegoś nowego i z tego ta przerwa wynikała, bo jednak myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu taki czas, że chciałby spróbować czegoś nowego, potrzebuje też może trochę odpocząć, mieć pauzy, ale jednak po jakimś czasie już wiedziałam, że to nie jest dobra decyzja, że wolałabym wrócić, że tutaj czuję się najlepiej, że mogę nazwać się takim swoim domem, takim komfortowym miejscem, w którym czuję, że ta atmosfera jest dobra, że to jest też miejsce do rozwoju. Też z zewnątrz wiedziałam, że ta drużyna się rozwija, a to dla mnie było bardzo ważne, żeby być w drużynie, która ciągle idzie do przodu. I teraz wiem, że z tymi wzmocnieniami, które były, jesteśmy w stanie naprawdę powalczyć o ten awans. I dla mnie to było najważniejsze. Jeżeli wygramy wszystkie mecze, to naprawdę wszystko może się wydarzyć. Taki jest nasz cel, żeby wygrać wszystkie mecze i żeby wtedy bić się o ten awans. Myślę, że szanse są naprawdę duże. O szansę na awans do drugiej ligi zapytaliśmy kapitan Lechii oraz grającą asystentkę trenera Lidię Zakrzewską. Jak oceniam szanse na awans? Matematycznie one są. Brakuje nam 6 punktów do lidera, więc te zespoły z czubu musiałyby się potknąć nie tylko z nami, ale jeszcze między sobą. W piłce nożnej wszystko może się zdarzyć, więc my cały czas wierzymy, że jesteśmy w stanie powalczyć o ten awans. Na pewno cel to awans. Czy uda się biało-zielonym awansować? O tym przekonamy się za kilka miesięcy. Tymczasem już w niedzielę na stadionie Rugby w Sopocie biało-zielony staną przed szansą na zrobienie pierwszego kroku, który przybliży je do tego celu. Warto być tego dnia z biało-zielonymi, wesprzeć je swoją obecnością i dopingiem. Zapraszam wszystkich kibiców serdecznie na nasz pierwszy mecz ligowy, który odbędzie się teraz w niedzielę, 26 marca z Luzinem. Poprzedni mecz to było sporo bramek, mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Zapowiadają się duże emocje.